Was wołam, robotnicy z Wybrzeża, którzy walczyliście w obronie praw człowieka i godności narodu polskiego. Wstańcie do apelu! To już 42. rocznica strajków robotniczych na Wybrzeżu, czyli masakry robotników w grudniu 1970 roku. Jak każdego 17 grudnia o świcie, w miejscu, gdzie padły pierwsze strzały do gdyńskich stoczniowców idących do pracy, odbyły się uroczystości upamiętniające ten tragiczny czas w naszej najnowszej historii. Wzywam bohaterów grudnia 1970 roku. Stańcie do apelu! Jak zgodnie mówią uczestnicy tamtych wydarzeń, nie da się wymazać z pamięci tego, co wtedy zobaczyli. Nie, przecież nie da zapomnieć, w jaki sposób. Nie da, to tak jakby dzisiaj, jutro było, to już wszystko naczyło. Jak to wyglądało, niesamowita sprawa. Coś okropnego na pewno było. Tutaj latały helikoptery, tutaj był taki swąd, w oczy szczypało i rzucali na nas petardy. W Gdyni dokonano, dzisiaj mówimy o tym otwarcie, prawdziwej masakry ludzi. Zginęli robotnicy, którzy uwierzyli zapewnieniom ówczesnej władzy ludowej. Po południu w ramach drugiej części obchodów rocznicowych, po uroczystej mszy świętej, ulicami Gdyni przemaszerował pochód. Tą samą drogą, którą 42 lata temu niesiono na drzwiach ciało Zbyszka Godlewskiego, pierwszą ofiarę tamtych wydarzeń. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym tamten dzień. Pewnie rodziny tych, którzy polegli, dzisiaj dużo by dały, żeby ich najbliżsi nie zostali bohaterami. Bo tak jak też to padło, to byli zwyczajni ludzie, którzy szli wykonywać swoje obowiązki. Okazuje się, że mimo upływu prawie półwiecza od tamtych wydarzeń, pamięć o Czarnym Czwartku jest nadal żywa. Ilekroć mam okazję rozmawiać z gdynianami, to się okazuje, że albo ktoś brał udział, albo ktoś z rodziny brał udział, albo ktoś był świadkiem jakiejś bardzo prawdziwej relacji. To jest taka bardzo żywa historia, taka, która bardzo silnie doświadczyła gdynian i choć minęły 42 lata, gdyniani o niej bardzo mocno pamiętają. Najlepiej było to widać, kiedy na porannych uroczystościach pojawiło się wiele młodych osób. Przed nami jeszcze dużo, dużo pracy i na lekcjach historii właśnie podczas tego rodzaju uroczystości, ale to jest budujące, że po 42 latach młodzi ludzie, którzy przecież nie pamiętają tego, może z opowieści rodziców, są tutaj, przyszli tutaj i mówią, pamiętamy i mówią cześć bohaterom. I to jest najważniejsze dla nas i budujące na przyszłość. Podczas masakry w Gdyni w 1970 roku zginęło 18 osób. Tragiczny bilans grudnia na całym Wybrzeżu szacuje się na ponad 40 osób zabitych i ponad 1000 rannych.